Jeżeli ratusz twierdzi, że nic nie wiedział o planowanej inwestycji, to w świetle przywołanych faktów każdy z nas potrafi zdefiniować, czy owe twierdzenia są prawdziwe. To słowa radnego Jacka Tomasiaka, który razem z naszą stacją przez 3 ostatnie tygodnie zdobywał oraz weryfikował dziesiątki informacji, do jakich udało się nam dotrzeć. Dziś ujawniamy ustalenia naszego śledztwa. Według oficjalnych informacji przekazywanych przez jeszcze urzędującego burmistrza Paśnika, on sam, ale i ratusz dowiedział się o kontrowersyjnej inwestycji przy ulicy Krańcowej z chwilą przesłania przez wójta Krzysztofa Kopyścia pisma powiadamiającego o możliwości wniesienia uwag do raportu dotyczącego zakładu mającego przetwarzać odpady niebezpieczne. Tymczasem nasza stacja dotarła do dokumentów z grudnia 2021 roku, które stanowią korespondencję pomiędzy osobą pracującą w Scena Recycling, a i tu prosimy o uwagę, naczelnikiem Urzędu Miasta, osobą, która wielokrotnie zabiera głos podczas sesji, wyręczając w odpowiedziach Paśnika. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, obserwując zachowanie Paśnika wobec osoby, jednego z bardziej zaufanych ludzi burmistrza. Owym kimś jest Piotr Turowski, jak mówią niektórzy nasi informatorzy, szara eminencja przy Jana Pawła II. W chwili, kiedy na jaw wyszły informacje, że tuż obok granicy Lubartowa, obok zabudowań mieszkańców ulicy Krańcowej i Składowej ma powstać zakład, który budzi wiele kontrowersji, w Lubartowie aż kipi od emocji. Kilka dni po informacyjnej bombie mieszkańcy zaczynają się organizować. Kilka dni po tym, jak jeden z portali poinformował o raporcie dotyczącym tak zwanego brudnego zakładu, odbywa się pierwsze spotkanie zbulwersowanych mieszkańców. Na spotkaniu w Wannoborskiej Remizie pojawia się kilkadziesiąt osób. Zawiązuje się komitet protestacyjny i po raz pierwszy padają nazwiska Janusza Pożaka oraz naczelnika z lubartowskiego ratusza, którzy mają sprzedać działki pod kontrowersyjne przedsięwzięcie. 3 dni później do tej samej świetlicy przyjeżdżają przedstawiciele Scena Recycling i zapewniają, że zakład będzie spełniał najwyższe normy, że odpad niebezpieczny wcale nie będzie taki niebezpieczny oraz że zapraszają na wycieczki, aby zobaczyć inne już działające tego typu zakłady. Zapraszamy zarówno przedstawicieli lokalnych, jak i państwa mieszkańców. Po to, i na te spotkania to jest jedno, a przede wszystkim na to, żeby zobaczyć, jak taki zakład wygląda na żywo i żeby móc konfrontować to, o czym tutaj mówimy. W związku z tym dla nas bezpieczeństwo zarządzania odpadami jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o już sam zakład projektowany, który bardzo zresztą szczegółowo został opisany w dokumentacji złożonej do gminy, to warto wspomnieć, że wszystkie miejsca magazynowania są monitorowane, mamy założony monitoring wizyjny 24 godziny na dobę. Ten monitoring jest podłączony do Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z tego monitoringu jest zapis, który jest rejestrowany. Spełniamy wszystkie wymagania przeciwpożarowe oraz posiadamy zawsze zatwierdzone przez komendanta Straży Pożarnej dokumentację. Co jest jeszcze dla nas ważne? Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Tu jest przykładowy zbiornik na wodę Peposz. W taki podobny zbiornik będzie wyposażony ten zakład tutaj projektowany. To jest też dla nas najwyższym ogólnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo zarządzania odpadami, bezpieczeństwo pracowników jest dla nas bardzo ważne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, tutaj bardzo dbamy o to, aby wszystkie nasze zakłady były wyposażone w odpowiedni sprzęt. Prowadzimy ciągły nadzór, kontrolę, a także angażujemy bardzo mocno naszych pracowników właśnie też takie obchody bezpieczeństwa, gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje jakieś pomysły czy propozycje usprawnień, które właśnie mają na celu bezpieczeństwo tutaj nas wszystkich. Poszerzyliśmy promień kilkudziesięciu kilometrów, który był rozważany jako miejsca, które będą wytwarzały te odpady i będą przewoziły tutaj do tego zakładu recyklingu, o którym usłyszeliśmy, że ma być idealny, szczelny i tak dalej. I powiem w ten sposób, zadając jednocześnie pytanie. Nie wiem, skąd pan ma takie gwarancje, ponieważ my wsłuchiwaliśmy się w różnego rodzaju opinie, tak jak wspomniałem kilka lat temu, i przyjeżdżali do nas różnego rodzaju eksperci i żaden z tych ekspertów nie był na tyle odważny, co pan. I żaden z tych ekspertów nie powiedział, że tego typu działalność jest w 100% bezpieczna dla środowiska. Dzisiaj to usłyszeliśmy. Powiem w ten sposób. Nie wierzę w to. Prosiłbym, żeby pan w takim wypadku, żeby firma Scena podpisała tutaj ze wszystkimi mieszkańcami naokoło zbiorowy akt notarialny, zabezpieczyła nam odszkodowanie w przypadku jakiejkolwiek awarii tego zakładu, skoro to ma być w 100% pewne, żeby ludzie mieli pewność funkcjonowania.
Nie pojechaliśmy na wycieczkę, ale dotarliśmy w sieci do relacji z jednego z zakładów firmy Stena Recycling. Materiały, które za chwilę Państwo zobaczą, zostały zrealizowane przez szwedzką telewizję SVT. Nam udało się je przetłumaczyć i jako pierwsi publikujemy owe materiały. Zaznaczamy, że mowa jest w nich o dwóch różnych pożarach w firmie Stena Recycling. Pierwszy z nich wybuchł 22 marca 2021 roku w Galve, drugi w tej samej firmie, ale 5 sierpnia 2021 roku. Na terenie przemysłowym na Uplandsgatan w Galve wybuchł pożar. Alarm o pożarze przyszedł o godzinie 12.30. Wewnątrz Stena Recycling wybuchł pożar, a z lokalu unosi się dym. Według służb ratowniczych pali się papier. Płoną duże ilości papieru i mnóstwo materiałów palnych, mówi Andreas Brandstorm, dowódca wewnętrzny w służbie ratowniczej Gestrike. Według policji pożar musiał wybuchnąć w ciężarówce i obecnie nie ma podejrzeń o popełnienie przestępstwa. Pożar potrwa kilka dni, mówi strażak, który stoi przy pożarze SVT Gävleborg. Drugi pożar, który wybuchł 5 sierpnia 2021 roku, wyglądał o wiele groźniej. W środę w zakładzie recyklingu Stena Recycling na Uplandsgatan w Gelwe wybuchł poważny pożar. Główny budynek zawalił się i dopiero o godzinie 21 straż pożarna przejęła kontrolę nad pożarem. Alarm o pożarze nadszedł tuż przed 2:30 w środowe popołudnie. Do pomocy w akcji ratunkowej wezwano pogotowie ratunkowe ze Skutskar i Sandviken. Reporter SVT Gävleborg był na miejscu przy pożarze. Jest ogromna ilość ognia i ogień się rozprzestrzenił. To źle, powiedział reporter SVT Leo Nystorm. Naszym priorytetem jest teraz ratowanie okolicznych budynków. Główny budynek nie będzie mógł zostać uratowany, powiedział lider ratownictwa Hans Norholm. Przyczyna pożaru jest nadal niejasna. Mówi się, że nikt nie został ranny w ogniu. To palące się plastikowe bele powinny być dalej sortowane, mówi w środę po południu Asa Algren Bernson, kierownik do spraw komunikacji w Stena Recycling. Według kierownika ratownictwa istnieją strumienie, które są zagrożone zanieczyszczeniem. Dlatego Gestrike Vatten zamknął studnie w okolicy, aby chronić drogi wodne. Jak zatem widać, mimo wysokich standardów zabezpieczeń przeciwpożarowych, o których mówili przedstawiciele Stena Recycling w Annoborze, do pożaru może dojść zawsze. Kolejne materiały to także dokumenty, do których dotarliśmy jako pierwsi i jako pierwsi je ujawniamy. Mowa o drodze, na którą urząd, na którego czele jeszcze stoi Krzysztof Paśnik, ogłosił przetarg i wybrał wykonawcę. Jak czytamy w zawiadomieniu z 22 czerwca 2022 roku, pod którym podpisał się Paśnik, kontrowersyjną drogę ma wykonać. Punkt pierwszy, podpunkt drugi. W ramach drugiej części zamówienia oferta numer 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. PRD zgodnie z podpisaną już umową, do której także dotarliśmy, a dokładnie paragraf 2 ustęp 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy od daty jej zawarcia. PRD ową drogę ma wybudować za 4 959 073 zł 91 groszy. W PRD zatrudniony jest przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz. Dlaczego podajemy tak dużo danych związanych z ową drogą? Odpowiedź odnajdziemy w raporcie oraz tym, co o owej drodze mówili przedstawiciele firmy Stena Recycling. W raporcie, do którego także udało nam się dotrzeć, czytamy. Teren zakładu będzie dobrze skomunikowany z głównymi drogami lokalnymi i obwodnicą Lubartowa. Lokalna administracja planuje budowę nowej drogi dojazdowej do tej części strefy przemysłowej. Wjazd na teren zakładu jest poza obszarem zabudowy mieszkaniowej. Czytamy na stronie 67 raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gminie Lubartów przez Stena Recycling SPZO. O owej drodze czytamy jeszcze na 218 stronie raportu. Gmina przewiduje budowę nowej drogi dojazdowej, został zarezerwowany odpowiedni pas drogowy, zostanie zbudowana droga o odpowiedniej nośności, uwzględniając, że będzie się komunikować z terenami przemysłowymi i musi być przystosowana do transportu ciężkiego. Podczas spotkania przedstawiciele firmy wskazywali, jak ważna jest dla nich droga, którą właśnie buduje miasto z Paśnikiem na czele. Tutaj widać mapę z geoportalu. Tu jest ulokowany jakby na mapie ten zakład, który ma powstać. Tutaj mamy drogę krajową 19 i tutaj jest to rondo, gdzie wjeżdżamy do Lubartowa. Na tym rondzie skręca się i idziemy na obwodnicę Lubartowa. Tutaj mamy tory,
Natomiast z tego zakładu do 19 jest, z tego co my wiemy, jest już zakończony przetarg. Droga ma powstać do grudnia, do końca grudnia 2023 roku. Ale to można sprawdzić. To wszystko można sprawdzić, bo to jest do sprawdzenia, to jest jawne. Wszystko można sprawdzić, zatem sprawdzamy, co działo się na przestrzeni ostatnich lat w związku z budową owej drogi. Część informacji ujrzało światło dzienne na Komisji Spraw Społecznych oraz Inwestycji. W międzyczasie złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu w sierpniu 2021 roku o dofinansowanie tej drogi. Okej. Dobrze, w sierpniu 2021 roku o dofinansowanie tej drogi, ale to już to z dokumentacją rozumiem, tak? To znaczy złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu o to, żeby pozyskać dofinansowanie na budowę drogi. To wydział, który jakby złożył? Wydział? Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Rozumiem. Czy do składania wniosku to rozumiem, że była pełna dokumentacja? Nie, w tych wnioskach nie wymagano żadnej dokumentacji, starczył niewielki opis. Czyli nie było wiadomo, czy tam będzie budowa kanalizacji i tak dalej? Już mówię. Było wskazane, że to będzie droga od drogi S19. Widzicie Państwo, gdzieś mi się... Mhm. To znaczy, gdyby Pan wymienił, co zakładał wniosek ten... Właśnie już. Zbudowana zostanie infrastruktura techniczna terenów przemysłowych obejmująca budowę dróg dojazdowych przy budowanej drodze S19, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz teletechnicznych. Powstaną nowe chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe, komunikacyjne tereny, komunikujące tereny inwestycyjne z przystankami PKS, budowa oświetlenia energooszczędnego, no i tyle. Jak zatem widać, w sierpniu 2021 roku miasto składa fiszkę w ramach Nowego Ładu na ową kontrowersyjną drogę. Na czele wydziału, który ową fiszkę przygotowuje, stoi Piotr Turowski. 3 miesiące po tym, jak owa fiszka jest złożona w mieście, pojawia się osoba prywatna, o której to wizycie radni dowiedzieli się także na komisji. Ja mam na postępujące pytanie do pana Trocyka. Czy do Urzędu Miasta w 2021 roku wpłynęło jakieś pismo od tej samej pani, o której przypomniał sobie pan Stępiński, która dopytywała później o możliwość realizowania pewnych przedsięwzięć. Czy wpłynęło do ratusza takowe pismo oficjalne, pod którym ona się podpisała, pani doktor? I czy wasz wydział udzielił jakiejś odpowiedzi? Jeżeli tak, to kiedy takie pismo wpłynęło i jaka została udzielona odpowiedź na to pytanie? Z tego co pamiętam, to wpłynęło takie pismo w grudniu. Dotyczyło 2021, tak jak pan powiedział. Dotyczyło, z tego co pamiętam, sposobu zagospodarowania inwestycji przy działkach wskazanych w piśmie. Została udzielona odpowiedź zgodnie z naszą wiedzą, czyli że będzie budowana droga z kanalizacją i z wodociągiem. Naszej redakcji udało się dotrzeć do owego pisma. Wiemy także, że złożone ono zostało przez osobę, która w firmie Stena Recycling pracuje na funkcji dyrektora w jednym z działów. Pismo wpływa do ratusza 17 grudnia 2021 roku, a więc 10 miesięcy temu. Pismo trafia najpierw na biurko burmistrza, który ów dokument powinien dekretować do jednego z wydziałów. Nie wiemy, kto przekazuje ów dokument do wydziału naczelnika Turowskiego, ponieważ podpis jest nieczytelny. Jedno wiemy na pewno, tego dnia paśnik lub osoba przez niego upoważniona już wiedzą, że ktoś mocno interesuje się drogą za 5 milionów złotych. Podobno nikt nie reaguje, a o tym, że ktoś powiązany ze Stena Recycling ujawniają 10 miesięcy później radni na komisji. Aby jeszcze bardziej uzmysłowić nam, że takie postępowanie nie wszystkich przekonuje, posłuchajmy, o co dopytuje owa osoba. Przypomnijmy, że pismo wpływa do ratusza 17 grudnia 2021 roku na
kilka dni przed sesją Rady Miasta, gdzie Paśnik wpisze ową inwestycję do budżetu. Urząd Miasta Lubartów, ulica Jana Pawła II, 1221 100 Lubartów. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie inwestycji drogowej. Punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, dziennik uchwał nr 112, pozycja 1198 ze zmianami, niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji w zakresie dotyczącym zrealizowanych, projektowanych lub będących w planie dróg lub innych inwestycji drogowych lub innych inwestycji związanych z mediami lub poprawą infrastruktury. W zakresie ulicy dojazdowej biegnące wzdłuż działek nr 375/5, 374/5, 373/4, 372/4, 378/2, 380/3, 392, położonych w obrębie geodezyjnym 2, Annobur Kolonia, od strony przeznaczenia tych działek w MPZP pod działalność PU/4. Jeśli inwestycje będą lub są realizowane, to na jakim etapie jest ich realizacja? W przypadku, gdy realizowane są inwestycje drogowe lub kanalizacyjno-ściekowe, to proszę o mapę przebiegu tych inwestycji, ich parametrów technicznych oraz informacje, przez jakie działki lub obok jakich działek będą one przebiegać. Proszę o informację, czy w tym rejonie miały miejsce lub będą miały miejsca wywłaszczenia nieruchomości na cele realizowanej lub przyszłych inwestycji i ewentualnie jakich działek te wywłaszczenia będą dotyczyć i jakich obszarów. Jeśli wywłaszczenia są planowane, proszę o informację o terminy takich wywłaszczeń w związku z realizacją inwestycji, na przykład drogowych. Jeśli inwestycja drogowa jest projektowana, to proszę o podanie zakładanego harmonogramu do jej ukończenia. Uprzejmie proszę o przesłanie wnioskowanej informacji elektronicznej na adres e-PUAP. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego. Podkreślmy jeszcze raz, że według Ratusza owe pismo nie wzbudziło żadnego zainteresowania. 23 grudnia odbywa się sesja Rady Miasta. Do budżetu na 2022 rok wpisana zostaje owa kontrowersyjna droga. Podczas sesji skarbnik miasta zdawkowo informuje o owym przedsięwzięciu. Dział 758, różne rozliczenia. Tutaj kwota 2 843 tysiące. W tej kwocie zapisaliśmy środki, które znajdują się, które otrzymało miasto w pierwszej transzy z Polskiego Ładu i są to środki, które będą przeznaczone po stronie wydatkowej na budowę ulicy Bocznej od ulicy Nowodworskiej i strefy gospodarczej miasta. Nasza redakcja dotarła do projektu budżetu przedłożonego radnym przez Paśnika, gdzie czytamy: budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w branżach drogowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i teletechnicznej dla obsługi strefy gospodarczej. Planowane są również wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID. W 2021 roku nie zakończono opracowania dokumentacji technicznej budowy. W 2022 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID oraz rozpoczęcie realizacji zadania z zakończeniem w 2023 roku. Za owym budżetem głosują wyłącznie radni PiSu i Wspólnego Lubartowa, czyli Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz oraz Krzysztof Żyśko. 5 dni po owym głosowaniu naczelnik Turowski odpisuje na wniosek. Do owej odpowiedzi nasza redakcja także dotarła. Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 grudnia 2022 roku, informuje, że w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie miasta Lubartów na 2022 rok zaplanowana została budowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych miasta pomiędzy DK19 a istniejącymi zabudowaniami magazynowymi. Przedmiotowa droga będzie przebiegała wzdłuż granicy miasta i gminy Lubartów na wysokości wymienionych przez panią działek 380/3, 378/2, 375/5, położonych na terenie gminy Lubartów. Planowana ulica będzie wyposażona w sieci wodno-kanalizacyjną, oświetlenie uliczne oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przedmiotowa droga będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, to jest dziennik ustaw z 2020, pozycja 1363 z późniejszymi zmianami.
i na jej planowanym przebiegu wystąpią wywłaszczenia nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania. Inwestycja jest na etapie projektowania, a planowany termin jej realizacji oraz ewentualne wywłaszczenia to lata 2022-2023. Elektronicznie podpisany przez Piotr Turowski, data 2021, grudzień 27. Dwa miesiące po owej odpowiedzi ta sama osoba z tej samej firmy kieruje swoje pismo do kolejnego wydziału. O tym mówił kolejny z pracowników podczas posiedzenia komisji. To na początku marca tego roku osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem do Urzędu Miasta w oparciu o przepisach informacji publicznej, czy jaki status ma odcinek ten ślepy ulicy Przemysłowej, czy mogą z niego korzystać wszyscy zgodnie z jej przeznaczeniem tej drogi. Okej, a czy to jest tajemnica, kto zapytał konkretnie, czy można uzyskać? Ja w tej chwili nazwiska nie pamiętam, to była kobieta, miała Joanna, nie pamiętam nazwiska w tym momencie. Natomiast została ta informacja publiczna udzielona, odpowiedź osobie, i taki był wniosek osobie fizycznej. Znaczy, ja rozumiem, że to pismo, które wpłynęło, ono ma swój obieg jakiś i to pismo można... Tak, bo to był wniosek o udostępnienie informacji publicznej, były wskazane, z tego co pamiętam, działki. Teraz już to się składa w jakąś całość, tak, po fakcie. Natomiast, no właśnie, dlatego, stąd też moje pytania są, proszę. Na tamtą chwilę, tak jak Państwu powiedziałem, była to odpowiedź udzielona osobie fizycznej i dotyczyła tylko i wyłącznie wskazania tych działek pod drogą ulicą Przemysłową, czy można z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem tej drogi, tak? Czy jakieś są ograniczenia w korzystaniu z tej drogi. Nie było tam wskazania ani gdzie chce ten ktoś dojechać, tak? Do jakiej nieruchomości, tym bardziej co planuje, tak? Jakimi samochodami, w jakim celu i tak dalej. Było tylko krótkie pytanie dotyczące wymienionych działek pod drogą ulicą Przemysłową, czy można z nich korzystać tak jak z drogi publicznej. Jak zatem widać, już po raz drugi do ratusza trafia pismo od osoby zatrudnionej w Stena Recycling i po raz kolejny nie wzbudza ono żadnego zainteresowania. Warto przywołać jedną wypowiedź naczelnika Stępińskiego, który wprost podkreśla, że dzisiaj wszystko układa się w jedną całość. Naszej redakcji udało się dotrzeć także do owego pisma od osoby powiązanej ze Stena Recycling. Pismo do kolejnego wydziału od tej samej osoby trafia 24 lutego 2022 roku, a więc dwa miesiące po pierwszej korespondencji z Turowskim. Co zaskakujące, także to pismo podobno nie budzi zainteresowania w ratuszu. Trafia ono poprzez ePUAP, więc ślad owej korespondencji ma każdy, kto widzi korespondencję przychodzącą do ratusza. Zerknijmy zatem do treści. Wniosek o udostępnienie informacji. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, dziennik ustaw nr 112, pozycja 1198 ze zmianami, niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji w zakresie dotyczącym potwierdzenia statusu podmiotowego działek składających się na ulicę Przemysłową w Lubartowie jako działek należących do miasta Lubartów oraz przeznaczonych na drogę wewnętrzną. Proszę o potwierdzenie, że ulica Przemysłowa stanowi drogę wewnętrzną do powszechnego korzystania w zakresie prawa przejazdu i przechodu dla nieruchomości przy niej usytuowanych, w tym działek numer 55/31, 55/32 i 55/33 w Lubartowie. Wnoszę także o wyjaśnienie statusu ulicy Przemysłowej w Lubartowie w kontekście ustawy o drogach publicznych i potwierdzenie dostępu do drogi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami dla działek przy tej ulicy usytuowanych. Wnoszę także o informacje o zrealizowanych, projektowanych lub będących w planie budów lub modernizacji dróg lub innych dróg wewnętrznych lub innych inwestycji drogowych w tym obrębie, w tym także planów co do zmiany statusu ulicy Przemysłowej z drogi wewnętrznej na drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. W przypadku, gdy inwestycje takie są planowane, to proszę o wszelkie informacje na ten temat, w tym mapę przebiegu tej drogi, jeśli dostępna, jej parametry techniczne oraz informacje, przez jakie działki będzie przebiegać droga i w jakim okresie inwestycja będzie realizowana. Uprzejmie proszę o przesłanie wnioskowanej informacji na ePUAP wnioskodawcy. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego. Na owo pismo 2 marca 2022 roku naczelnik Stępiński w imieniu burmistrza przesyła odpowiedź. Odpowiadając na wniosek z dnia 24 lutego 2022 roku o udzielenie informacji publicznej, informuje, że
Działki numer 54/4, 54/5, 54/17, 54/21, 54/24, 55/26, obręb 13 Łódzka, na których zlokalizowana jest ulica Przemysłowa, stanowią własność gminy miasta Lubartów. Ulica Przemysłowa na wyżej wymienionych działkach stanowi drogę wewnętrzną miasta Lubartów, która zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przeznaczona jest do ruchu pojazdów i nie jest zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. W chwili obecnej nie planuje się zaliczyć jej do kategorii dróg publicznych. Ulica Przemysłowa zapewnia dostęp do drogi jedynie dla działki numer 55/32, obręb 13 Łódzka. W sprawie planowanych inwestycji w tym obrębie miasta uzyskała Pani informację publiczną w piśmie Urzędu Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2022 roku, znak SRF.1431.16.2021. Ponadto informuje, że planowana droga będzie przebiegać od DK19 do działki numer 56 obręb 13 Łódzka, włącznie z tą działką. Jak zatem widać, do Urzędu Miasta trafiają dwa pisma, które podobno nie budzą żadnych pytań w ratuszu. Pisma kierowane są do urzędu, w którym jeszcze zarządza Paśnik, drogą oficjalną. Także drogą oficjalną przesyłane są odpowiedzi. Według relacji urzędników podobno owa aktywność osoby powiązanej ze Stena Recycling nie interesuje. Sam Paśnik oficjalnie utrzymuje, że o firmie Stena Recycling i jej inwestycji dowiedział się dopiero we wrześniu. Czy owym wyjaśnieniom można dać wiarę? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy burmistrzem. Przez nasze ręce najpierw przechodzą dwa ważne pisma, które wiążą się z inwestycją, na którą miasto zamierza wydać prawie 5 milionów złotych. Mało tego, pisma wpływają z dwumiesięczną przerwą. Urzędnicy, których nadzorujemy, na nie odpowiadają. Jesteśmy burmistrzem, więc przed wysłaniem korespondencji powinniśmy znać jej treść. Nie interesujemy się jednak tym, a po 9 miesiącach ogłaszamy opinii publicznej, że nic o owej inwestycji nie wiemy. Nam owa sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, ale być może to, co dla nas jest nieprawdopodobne, w ratuszu jest normą. W takim wypadku należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek. Po owych pismach przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej wydaje warunki już firmie Stena Recycling na podłączenie się do miejskiej sieci, ale we wrześniu cofa ową decyzję. Do tego dokumentu także dotarliśmy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SPZO w Lubartowie anuluje warunki techniczne o numerze L.DZ.DWK/400/427/1377/1322 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, ponieważ zostały wydane omyłkowo. Zaś nasza spółka nie jest stroną postępowania. Nieruchomości, o których przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ubiegają się Państwo, leżą w gminie Lubartów, na obszarze której operatorem wodno-kanalizacyjnym jest Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Skrobów Kolonia, 104-21-100 Lubartów, nie zaś nasza spółka. Czytamy w piśmie PGK. We wrześniu, kiedy wybucha afera, odbywa się głośna sesja, podczas której radny Tomasiak wnosi o poprawkę do uchwały budżetowej i żąda usunięcia inwestycji, o którą, jak widać z ujawnionych już dokumentów, dopytywała osoba powiązana ze Stena Recycling. Mówiliśmy o tym w kanale S. Przypomnijmy tylko fragment z owego posiedzenia. Poniedziałek, czyli dzień po tym, jak w Annoborze odbyło się spotkanie z mieszkańcami, radni miejsce spotkali się na sesji Rady Miasta. Radni, którzy uczestniczyli w niedzielnym spotkaniu, zaproponowali zmiany w budżecie miasta, które doprowadziłyby do zablokowania inwestycji przetwarzającej odpady niebezpieczne. Czy poprawki przeszły? Czy radni wstrzymali kontrowersyjną inwestycję? O tym w naszym materiale. Tutaj ja bym proponował, że jeżeli nie można, tak jak pani skarbnik mówi, zdjąć tego z tego punktu i przenieść to do rezerwy, to przecież można wpisać w tym rozdziale 63-70 w tytule budowy infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta literalnie inwestycje, które będą tutaj realizowane. Stąd mój wniosek, aby była wpisana to uzbrojenie strefy gospodarczej, ale za wyjątkiem tego łącznika do obwodnicy, ponieważ to jest ta inwestycja sporna, która w opinii wielu ułatwi transport odpadów niebezpiecznych do przyszłego zakładu zagospodarowania odpadów. Za poprawką Tomasiaka głosowali
Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak i Andrzej Zieliński. Przeciw poprawce zagłosowali Jacek Bednarski, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz oraz Krzysztof Żyśko. Cała afera z inwestycją obok Lubartowa, ale szczególnie z budową owej drogi do mającego powstać zakładu ma jeszcze jeden ważny wątek. Okazuje się, o czym już poinformowaliśmy, że właścicielem działek, na których ma powstać ów zakład, jest Janusz Pożak. Ten ostatni nie wyparł się tego, że rozmawiał ze Stena Recycling o sprzedaży na rzecz owej firmy swoich nieruchomości. Jednak w całej sprawie występuje jeszcze urzędnik pracujący w ratuszu, który według informacji, do których dotarliśmy, także ma nieruchomości, na których Stena Recycling ma wybudować swój zakład. Jeżeli nasze informacje, które podkreślamy, otrzymaliśmy nieoficjalnie, się potwierdzą, to może to oznaczać, że urzędnik w ratuszu pilnował i nadzorował dokumenty drogi, która ma biec między innymi do działek, które to działki zamierza kupić firma Stena Recycling. Co więcej, podobno to owa osoba informowała firmę Stena Recycling o tym, że tam będzie budowana owa droga. Pamiętać należy, że mówimy o inwestycji finansowanej z budżetu miasta oraz środków z Nowego Ładu, a więc środkach publicznych w wysokości kilku milionów złotych. Czy o tym także nie miał pojęcia burmistrz? Postanowiliśmy sprawdzić u jeszcze urzędującego paśnika. Odpowiedzi na zadane burmistrzowi pytania otrzymaliśmy drogą mailową. Stwierdził pan, że nic pan nie wiedział o kontrowersyjnej inwestycji przy ulicy Krańcowej. Tymczasem okazuje się, że ratusz już w 2021 roku korespondował z osobą zatrudnioną w Stena Recycling. Jak pan to skomentuje? Potwierdzam, że nie wiedziałem o inwestycji na terenie gminy Lubartów. Wielokrotnie wyraziłem też swoje stanowisko w tej sprawie. Jestem przeciwny tej inwestycji. Trzeba pamiętać, że nie powstaje ona na terenie miasta i kluczowe decyzje w tej sprawie należą do gminy Lubartów. Każdego dnia urząd i podlegli mi pracownicy korespondują w sprawach służbowych z różnymi podmiotami. Część tej korespondencji ma charakter roboczy, inna charakter oficjalny. Nie wszystkie dokumenty są podpisywane przez burmistrza. Część dokumentów podpisuje mój zastępca, część naczelnicy wydziałów, inne pracownicy. Czy to prawda, że urzędnik pracujący w ratuszu, a posiadający nieruchomości, na których firma Stena Recycling zamierza wybudować zakład przetwarzający odpady, przygotowywał dokumenty między innymi na pozyskanie środków publicznych na drogę do własnych działek? Dokumenty były przygotowywane przez Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, którym kieruje naczelnik. Nie mam wiedzy, jakim prywatnym majątkiem dysponują pracownicy Wydziału SRF. Czy ów urzędnik w imieniu burmistrza Lubartowa toczył jakiekolwiek ustalenia z osobami zatrudnionymi w firmie Stena Recycling dotyczące budowy kontrowersyjnej drogi? Nie polecałem prowadzenia żadnych ustaleń z osobami zatrudnionymi we wskazanej firmie. Jakie konsekwencje zamierza pan wyciągnąć wobec tego urzędnika? Na obecnym etapie, a należy zaznaczyć, że sprawa związana z budową zakładu na terenie gminy Lubartów cały czas się toczy, tego typu kwestie nie są w ogóle rozpatrywane. Oburzenia tym, co wydarzyło się w ratuszu, nie kryje radny Tomasiak. Naszej redakcji udało się dotrzeć do bardzo ważnych i bulwersujących dokumentów, ale sama droga do ich dotarcia nie była prosta. Tak, to prawda, to nie była prosta droga, można powiedzieć wręcz, że była droga przez mękę. Przez mękę radnego, który ma prawo kontrolować instytucje, który ma prawo zapoznawać się z dokumentami, który ma prawo w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej taki dokument otrzymać i nie musi się z niczego tłumaczyć przed urzędnikami. Więc radny Tomasiak w oparciu o pierwszy z przepisów udał się pierwszego dnia do urzędu, a to było do 26 września, do Urzędu Miasta i na podstawie artykułu 24 ust. 2 zażądał wglądu do dokumentów, uprzedzając jednocześnie, że w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej będzie chciał taką kopię otrzymać w dniu, w którym będzie ten dokument przeglądał. Radny Tomasiak spędził kilka godzin w ratuszu, oczekując, aż łaskawie te dokumenty zostaną przygotowane. Kiedy dokumenty zostały przygotowane, zanonimizowane, czyli takie dokumenty, jak finalnie radny Tomasiak otrzymał po tym, co wydarzyło się później i mógł się z nimi zapoznać i otrzymał kopię, okazało się, że tego pierwszego dnia został potraktowany w taki oto sposób, aby opuścił ratusz, aby opuścił Urząd Miasta, ponieważ dokumenty wydane mu nie będą.
Mało tego, w chwili, kiedy jako radny, a miałem uprawnienie do zrobienia fotokopii, to pani naczelnik Magdalena Urbaś zabrała wręcz dokumenty sprzed mojej twarzy, twierdząc, że nie mam do tego uprawnień. Kiedy poprosiłem o podanie podstaw prawnych, no te podstawy prawne nie były mi okazywane. No i drugiego dnia, 27 września, udałem się po raz drugi do ratusza, no bo proszę Państwa, no ile może trwać kserowanie 5 kartek, nie jakichś dokumentów zawiłych, dokumentów, które liczą kilkadziesiąt stron. To były 5 stron dosłownie do skserowania, 5. Te strony mam tutaj, to jest, proszę. Raz, dwa, trzy i tu 4, 5. No i teraz najstarsza maszyna kserograficzna skserowałaby to w minutę. Najstarsza, najgorsza, na pewno nie dłużej niż minutę. Natomiast no, ratuszowi zajęło to 2 dni. I dopiero w chwili, kiedy drugiego dnia wniosłem sprzeciw do traktowania radnego, napisałem wprost, że utrudnia się wykonywanie tego mandatu. Wprost wskazałem na absurd sytuacji, jaka nastąpiła, plus po rozmowie z panem sekretarzem, który również no, w mojej opinii lekceważył uwagi, które wnosiłem. I w chwili, kiedy zapowiedziałem, że nie opuszczę ratusza, jeżeli te dokumenty nie zostaną mi wydane, te dokumenty w końcu ujrzały światło dzienne. Mało tego, no, przychodziła nawet jedna z pracownic ratusza, która widząc mnie kilkukrotnie, w końcu powiedziała, no spędzi pan chyba u nas dzisiaj cały dzień. No więc jeżeli pracownicy ratusza tak to komentowali, to myślę, że mój komentarz też już do tego, co się wydarzyło, jest wystarczająco wyczerpujący, aby uzmysłowić nam wszystkim, jak transparentny, otwarty, nie ukrywający niczego jest ratusz. Te dokumenty właśnie ujawniamy naszym widzom w dniu dzisiejszym. Może powiemy, jakie to są dokumenty? To są bardzo bulwersujące dokumenty. Ja ze zdziwieniem słuchałem... Ze zdziwieniem, w zasadzie to w pierwszej chwili uwierzyłem nawet, że ratusz nic nie wiedział podobno, że ma powstać obok Lubartowa tego typu zakład, jaki, o którym jest głośno, że nikt w ratuszu niczego nie wiedział, że dowiedzieli się tak naprawdę wszyscy dopiero w chwili, kiedy radna z gminy Lubartów zorganizowała zebranie. No i wszyscy tak twierdzili. No przecież nie zaprzeczymy tego, że wszyscy tak twierdzili. A proszę bardzo, mamy tutaj dokument i to jest ślad, i jak to również udowadnia, jak ważna była komisja, połączona Komisja Spraw Społecznych i Komisja Infrastruktury. Także dziękuję tutaj przewodniczącym tych komisji, że je zorganizowali, ponieważ to była bardzo ważna komisja, na której okazało się, że nawet my jako radni jeszcze wszystkiego nie wiedzieliśmy, a dzięki wypowiedzi dwóch naczelników z Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się, że już w 2021 roku, przypomnę, mamy 2022 rok, mamy wrzesień, a już w roku 2021, a dokładnie 17 grudnia, i na to jest dokument pierwszy, okazuje się, że pojawia się w ratuszu osoba, która pracuje w Stena Recycling. Natomiast ta osoba oczywiście składa wniosek, oczywiście, no to nie jest takie oczywiste. Ta osoba składa wniosek jako osoba prywatna. To nazwisko padło podczas komisji, jej nazwisko. Natomiast składa pismo i czytamy w nim, że ta osoba wnosi o udostępnienie informacji w zakresie dotyczącym zrealizowanych projektów lub będących w planie dróg lub innych inwestycji drogowych lub innych inwestycji związanych z mediami lub poprawą infrastruktury w zakresie ulicy dojazdowej, proszę słuchać, biegnące wzdłuż działek. I tu są wymienione działki, które są działkami kontrowersyjnymi, na których ma powstać ta inwestycja. Dalej czytamy, że położonych w obrębie geodezyjnym 2 Annobur Kolonia od strony przeznaczenia tych działek zgodnie z miejscowym planem PUD4. Jeśli inwestycje będą lub są realizowane, to na jakim etapie jest ich realizacja? W przypadku, gdy realizowane są inwestycje drogowe lub kanalizacyjno-ściekowe, to proszę o mapę przebiegu tych inwestycji, ich parametrów technicznych oraz informację, przez jakie działki lub obok jakich działek będą one przebiegać.
Proszę o informację, czy w takim rejonie miały miejsce lub będą miały miejsce wywłaszczenia nieruchomości na cele realizacyjne lub przyszłych inwestycji i ewentualnie jakich działek te wywłaszczenia będą dotyczyć i jakich obszarów. Jeśli wywłaszczenia są planowane, proszę o informację o terminy takich wywłaszczeń w związku z realizacją inwestycji na przykład drogowych. Jeśli inwestycja drogowa jest projektowana, to proszę o podanie zakładanego harmonogramu do jej ukończenia. I proszę zwrócić uwagę, no nam na komisji, w chwili kiedy usłyszeliśmy nazwisko i imię, nie zajęło to dłużej niż 3 sekundy, żeby sprawdzić, kto to w ogóle jest, skoro takimi tematami się interesował. No i okazuje się, że to jest osoba, która pracuje właśnie w firmie Stena Recycling. W ratuszu nikogo to nie dziwi. Słyszeliśmy, że to była osoba prywatna na posiedzeniu komisji i nikt się tym nie interesuje. Teraz pytanie, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy? Czy gdyby do mnie, do spółdzielni mieszkaniowej ktoś przyszedł i pytał, czy ja gdzieś będę budował poważną inwestycję, której wartość przekracza 5 milionów złotych i interesuje i ma prowadzić do działek, które znajdują się na terenie gminy obok, to ja się o tym nie interesuję? No ale z informacji przekazanych przez pracowników podobno się interesowali. I teraz proszę zwrócić uwagę, 17 grudnia jest pytanie, a 27 grudnia 2021 roku naczelnik Piotr Turowski, czyli osoba, która pracuje w ratuszu, która odpowiada za między innymi fundusze te strategiczne, odpowiada. I odpowiada wprost, że odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 grudnia, informuję. I to proszę zwrócić uwagę, a w międzyczasie mamy posiedzenie jeszcze Rady Miast. Rada Miasta obraduje, z tego co pamiętam, 23 grudnia. Przyjmujemy budżet i przyjmujemy prognozę długoterminową. Budżet na rok 2022. Tam wpisywana jest ta inwestycja na sesję Rady Miasta. Jak makiem zasiał. Nikt nas nie informuje, że taka firma interesuje się tego typu gruntami. Nic. Jest spisywany, bo podobno mamy strefę. Ta droga jest potrzebna dla rozwoju tejże strefy. I tam chyba padła również informacja, że pan Pastwa ma budować inwestycje, albo jakiś przedsiębiorca ma budować inwestycje. I proszę, w wieloletniej prognozie finansowej, wracamy do odpowiedzi, oraz w budżecie miasta Lubartów na 2022 rok zaplanowana została budowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych miasta pomiędzy DK19 a istniejącymi zabudowaniami magazynowymi. Przedmiotowa droga będzie przebiegała wzdłuż granicy miasta i gminy Lubartów na wysokości wymienionych przez panią działek, wymienione są, położonych na terenie gminy Lubartów. Planowana ulica będzie wyposażona w sieci wodno-kanalizacyjną, oświetlenie uliczne oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przedmiotowa droga będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i na jej planowanym przebiegu wystąpią wywłaszczenia nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania. Inwestycja jest na etapie projektowania, a planowany termin jej realizacji oraz ewentualne wywłaszczenia to lata 2022 i 2023. Nie otwierają nam się klapki na oczach? Pani pyta o konkretne rzeczy. Mało tego, wprost dopytuje, czy będzie to robione z RID-em, czy nie będzie to robione z RID-em. A tu pada odpowiedź na to wszystko, na co ona oczekuje. 2021 rok, 27 grudnia. To jest, proszę Państwa, skandal. To jest pokazanie tego, że dużo woli złej, w mojej opinii, ktoś musiał mieć, aby się tą sprawą nie zainteresować. Jeżeli tak było, jeżeli się nie zainteresował, aby nie dopytać się, co zamierza tam być realizowane, aby nie nabrać wątpliwości i nie zadać sobie pytania, czy czasem nie warto by było sprawdzić, kimże ta osoba jest, która składa to podanie. Nie są to jednak jedyne dokumenty, do jakich dotarła nasza stacja. Tak, dokładnie, ponieważ te kolejne dokumenty, które Państwo również publikujecie, to są wnioski o udostępnienie informacji publicznej, z tym, że już złożone do innego naczelnika i to są już dokumenty z 24 lutego,
czyli mijają 2 miesiące od pierwszych zapytań tej prywatnej osoby i okazuje się, że ta sama prywatna osoba pojawia albo przesyła dokument, bo już raz podobno była, raz podobno przesyłała, pojawia się znowu, pismo podpisane, może tak powiedzmy, pojawia się w dokumentacji ratusza, no i okazuje się, że tutaj pani prosi o potwierdzenie, że ulica Przemysłowa stanowi drogę wewnętrzną do powszechnego korzystania w zakresie prawa przejazdu i przechodu dla nieruchomości przy niej usytuowanych, w tym działek, i tu znowu podają konkretne działki. Wnoszę także o wyjaśnienie statusu ulicy Przemysłowej w Lubartowie w kontekście ustawy o drogach publicznych i potwierdzenie dostępu do drogu w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami dla działek przy tej ulicy usytuowanych. Wnoszę także o informację o zrealizowanych, projektowanych lub będących w planie budów lub modernizacji dróg lub innych dróg wewnętrznych lub innych inwestycji drogowych w tym obrębie, w tym także planów co do zmiany statusu ulicy Przemysłowej z drogi wewnętrznej na drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. W przypadku, gdy inwestycje takie są planowane, to wnoszę o wszelkie informacje na temat, w tym mapę przebiegu tej drogi, jeśli jest dostępna, jej parametry techniczne oraz informację, przez jakie działki będzie przebiegać droga i w jakim okresie inwestycja będzie realizowana. No i tutaj pada odpowiedź już od innego naczelnika, przepraszam, to jest napisane z upoważnienia burmistrza, Radosław Stępiński, odpowiadając na wniosek, informuje, że odpowiada na to pytanie, z tym, że tutaj nie ma już tylu szczegółów, które były podane w chwili, kiedy odpowiedź pisał pan naczelnik Turowski. Jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, że dwukrotnie ta sama osoba, która podobno nie jest sprawdzana przez Urząd Miasta, czym się zajmuje i gdzie pracuje, pojawia się w ratuszu, no to ja znowu zadaję pytanie, kto z nas w to wierzy? Bo ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę i nie wierzę również w to, że nikt nie nabrał o uzasadnionych wątpliwości. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, co się dalej dzieje. Aby zrealizować tą drogę, ona wpisana jest do budżetu i do prognozy, zgodnie z tym, co napisał pan naczelnik Turowski. Co się dalej dzieje? Jest przygotowana fiszka pod budowę tej drogi. Są składane wnioski do Nowego Ładu. I jaki wydział zajmuje się pisaniem tej fiszki i zajmuje się dopilnowaniem tego, żeby ta droga została wpisana i żeby wnioskować o nią do Nowego Ładu? No, musi to wiedzieć burmistrz, bo musi to akceptować raz. No ale dwa, to robi wydział, którym zarządza naczelnik Turowski. Dla mnie to jest kropka nad i. I myślę, że każdy z nas domyśli się, czymże ta kropka nad i jest. Czy w takim razie widać jakieś światełko w tunelu? Nie wiem, czy widać. Natomiast no, pozytywnym, jedynym takim z dokumentów, do których również dotarłem, jest dokument, który został przygotowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ale już po pierwotnie wydanych, bo oczywiście o tym też trzeba pamiętać. Ta firma kieruje wnioski do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, chce, żeby wydać jej warunki techniczne, jeżeli chodzi o przyłączenie się przyszłej inwestycji do Lubartowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. To odbywa się zaraz po tych pytaniach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dostaje pismo, odpowiada na to pismo, tylko że już się podpisuje jako ten na recykling i wydaje te warunki. Ale w chwili, kiedy wybucha afera w Lubartowie, w chwili, kiedy już wszyscy mówią, co się dzieje, jest gorący kartofel, mam wrażenie. Zaczynają się przerzucać tym kartoflem być może poszczególne wydziały w ratuszu, a być może nawet Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z ratuszem. I 16 grudnia 2022 roku, i to jest to jedyne światełko, 16 września 2022 roku pojawia się dokument, i to jest to światełko w tunelu, o którym mówiłem. Dokument, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tu cytat, anuluje warunki techniczne o numerze. I tu jest numer przywołany z dnia 12 kwietnia 2022 roku. A więc w grudniu pierwsze pismo,
dla osoby, która jest zatrudniona w tej firmie, jest przygotowywane i wysyłane przez naczelnika Turowskiego. Później w lutym drugie pismo przez inny wydział, jeżeli chodzi o ratusz. I 12 kwietnia już oficjalnie firma Stena Recycling występuje o warunki. Więc czy my mamy jakieś wątpliwości? Czy mam uwierzyć w to, znowu to powiem, że wszyscy w ratuszu, łącznie z panem burmistrzem, który wprost mówi, że on się dowiedział dopiero we wrześniu o tym wszystkim, mam w to uwierzyć? Podobno ratusz niczego nie wiedział. Mowa oczywiście o kontrowersyjnej inwestycji przy ulicy Krańcowej. Dlaczego mówimy podobno? Bo okazuje się, że od 2021 roku pomiędzy ratuszem a osobami zatrudnionymi w firmie Stena Recycling trwała ożywiona dyskusja, bo w kwietniu 2022 roku PGK wydał warunki dla nowego zakładu przetwarzania odpadów. Jeżeli uwierzymy w niewiedzę burmistrza, to aż strach pomyśleć, co jeszcze ujrzy światło dzienne, o czym wiedzą wszyscy, tylko nie Paśnik. Dla kanału S Bartosz Giza.